Rok 2011. Najsilniejsze w historii Japonii trzęsienie ziemi powoduje uszkodzenie elektrowni atomowej Fukushima. Świat czeka atomowa zagłada, ale Koreańczycy mają to między pośladkami. Właśnie w tym roku z taśmy produkcyjnej zjeżdża ten pojazd. Niezwykła, jedyna w swoim rodzaju. Turbonuklearna Kia Ceed. Srebrna jak powierzchnia Księżyca. Wyposażona w lampy wykonane ze źrenicy Godzilli. Widzą wszystko. Jak żona. Jak urząd skarbowy. A tutaj opony wykonane z prawdziwej gumy. Czarne jak nigeryjska noc. I te blachy. Nie jakieś malborskie, nie jakieś tam sztumskie. Prawdziwe, oryginalne, tczewskie. Wsiadasz do środka i od razu czujesz się, jakbyś się tu urodził. Przez przednią szybę widać bardzo dużo. Jak na polskie realia, czasem nawet zbyt wiele. Starożytni Mongołowie mawiali, że nie warto oglądać się za siebie. Ale jeśli jesteś sentymentalny, świetnym rozwiązaniem są lusterka. Lewe. Prawe. A nawet środkowe. A jeśli ci mało, to miejsca jest tyle, że śmiało wstawisz łazienkowe. Dla tych, którzy lubią mieć kontrolę, zainstalowano nawet kierownicę. A jeśli lubisz jazdę po bandzie, tu jest dźwignia zmiany biegów. Zamiast niepraktycznego szyberdachu mamy podsufitkę, ręcznie utkaną przez totalnie zjaraną załogę kajakarzy z Jamajki. Przestronne wnętrze zdolne jest pomieścić 5 ludzi lub 40 Chińczyków. Tutaj zaś mamy bagażnik, do którego śmiało wejdzie borsuk, jenot, kapibara, a nawet odpowiednio przygotowane poroże łosia. Auto doskonałe. Niemiec nie płakał, jak sprzedawał, bo akurat wpuszczał gaz. Potrzebujesz więcej informacji? Sznur do ogłoszenia znajdziesz w miejscu do wyrażania opinii. Masz przeczucie, że nie spoczniesz, dopóki go nie kupisz? Piszesz do mnie, przyjeżdżasz, płacisz i masz.